Tym razem jesteśmy w Bobrownikach wraz z członkiniami tutejszego koła gospodyń wiejskich. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Witam Panie bardzo serdecznie. Startują Panie w plebiscycie na najlepsze koło gospodyń wiejskich w powiecie będzińskim, więc moje pierwsze pytanie dotyczy historii powstania. Od kiedy koło funkcjonuje? Jak długo jesteście Panie jego członkiniami? Nasze koło w tym roku obchodzi 85 lat swojego istnienia. Powstało w październiku 1928 roku. Członkiniami jesteśmy w różnych odstępach, bo wstępowały koleżanki nie jednocześnie, tak żeby się to już mamy koło i jesteśmy, tylko każda w innym czasie, ale już dosyć długo. Więc mają Panie doświadczenie, tak. I prężnie rozwijacie, tak. Panie swoją działalność. Tak. A czym zajmuje się koło? Na czym bierzemy skupia udział swoją uwagę? W różnych imprezach powiatowych, gminnych, parafialnych. Urządzamy sobie drożynki, jeździmy na drożynki powiatowe, my urządzamy sobie drożynki, urządzamy sobie wieczorki, na przykład na Dzień Kobiet, gdzie sobie siedzimy, plotkujemy przy herbatce, wymieniamy się doświadczeniami, przepisami. Wycieczki. Więc organizujemy wycieczki. Co roku jeździmy na pielgrzymki do Częstochowy, do Leśniowa i nie tylko my jeździmy, bo zabieramy ze sobą wszystkich mieszkańców. Kto ma ochotę w Bobrownikach, to jedzie z nami. Jeździmy oczywiście też na wycieczki krajoznawcze. Też bierzemy wszystkich, kto tylko chce z nami jechać. Zwiedziłyśmy już prawie całe południe Polski, wszędzie już byłyśmy. W tym roku jedziemy właśnie do Karpacza. Też zabierzamy sobie mieszkańców, żeby się cieszyli, że my o nich nie zapominamy. Więc nie tylko uświetniają Panie wszystkie imprezy, które odbywają się w Bobrownikach i nie tylko, ale również... Ale organizujemy sobie, tak. I pomagacie Panie mieszkańcom w zwiedzaniu tam, tak to można nazwać. Tak. To pięknie. Widzę, że są Panie bardzo ładnie poprzebierane, więc chciałam zapytać o strój. Poproszę o kilka słów. No nasz strój to jest strój tak... To spuścizna po naszych mamach, babciach. Nasz strój to jest strój rozwarsko-bytomski. Nasz strój składa się kiecka, taka o, kiecka, tak, pokazujcie dziewczyny też. Halki pod spodem, to nie będziemy pokazywać. Fartuszki ręcznie malowane, kabotki, wierzchę, no i oczywiście ręcznie robione koronki. Tak. I fartuch, oczywiście fartuch ręcznie malowany, to już mówiłam, prawda? Tak, a na głowach? A na głowach girlandy, tak. Właśnie i w przeszłości młode dziewczyny nosiły na głowach girlandy, już mężatki nosiły purpurki, takie chusteczki, tu polegam sama taką chusteczkę. A już panie w starszym wieku, choć nasze są bardzo młode jeszcze, ale starsze panie nosiły czepce, białe czepce. Też tu są prezentowane, tak. A jakie wartości niesie za sobą działalność takiego koła? Co wnosi do lokalnej społeczności? No my staramy się właśnie rozpowszechniać tradycje, kulturę. Pomagamy właśnie, mamy piękny zespół, który wchodzi w skład koła gospodyń. Jest najlepszy zespół, jaki tylko może istnieć. Pod kierownictwem pani Hani Rapsztyn zbierają liczne nagrody. Więc można powiedzieć, że w dobie tego świata, który wciąż pędzi za nową technologią i nowymi gadżetami, można powiedzieć, że istnieje takie koło, przy którym, które skupia na sobie uwagę mieszkańców i hołduje tradycje. A czy istnieje jakieś zainteresowanie na przykład, jeśli chodzi o młode pokolenie? Czy znajdują się dziewczęta, które tak, pytają... Tak, mamy już taki naryber młody, tylko dzisiaj jej nie ma, bo to szkoła, ale już ma też strój i już chętnie się pokazuje z nami. Czyli można powiedzieć, że nadzieja się odrodziła, rośnie, że to wciąż będzie kultywowane, ale to pięknie. A jakie są Pani osiągnięcia? Bardzo bym chciała, żeby się teraz Panie pochwaliły, bo wiem, że jest czym. Ja mogę powiedzieć o takich osiągnięciach. Bierzemy udział w różnych, jak to się nazywa, kiermaszach, przeglądach. Zespół to już swoją drogą bierze we wszystkich przeglądach i zbierają najlepsze nagrody, pierwsze miejsca. A jeszcze bierzemy udział w targach i w konkursach rękodzieła. Biorą udział właśnie obrazy z krzyżykiem haftowane, szydełko,
po raju już też jest kilka dyplomów, kilka nagród. Więc wszędzie, gdzie Pani mogą, widzę, że same osiągnięcia i same sukcesy. Tak. No, ale to tylko pozazdrościć. Dziękuję Paniom bardzo za to spotkanie i za przyjemną rozmowę. Dziękujemy.